Cześć, mam na imię Krzysztof i zapraszam na kolejny film na kanale Kamperekman. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy. Nie pojedziemy na wycieczkę, nie będziemy nic zwiedzać ani wypoczywać na kempingu. Tym razem opowiem o elektryce w naszym banie. Pokażę, jakich urządzeń elektrycznych używamy i jak je zasilamy. Oraz omówię, jak wykonana jest instalacja elektryczna. Postaram się także przekonać Was, że panele fotowoltaiczne i przetwornica nie są obowiązkowym wyposażeniem kamperwana i są sytuacje, w których można z nich zrezygnować. Tym odcinkiem rozpoczynamy serię filmów o wyposażeniu naszego auta. Otrzymujemy czasem prośby o pokazanie, co tam mamy w kamperku, jakie patenty czy rozwiązania zastosowaliśmy i jak się sprawdzają. Zaczniemy zatem pokazywać to na naszym kanale. Oplem podróżujemy już 4 sezony i mamy dość dobrze przetestowane, co sprawdza się w praktyce, a co można by zrobić inaczej. Jeśli macie propozycje, czego powinien dotyczyć kolejny odcinek o wyposażeniu vana lub macie pytania na ten temat, prosimy o komentarze pod filmem. Zachęcamy także do subskrypcji naszego kanału. Wyposażenie naszego kamperka zaczęliśmy planować jeszcze przed jego zakupem. Najpierw był pomysł, gdzie i jak chcemy podróżować. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że na noclegi zamierzamy się zatrzymywać wyłącznie na kempingach i absolutnie nie zamierzamy korzystać z modnych miejscówek na dziko. Dlaczego? Po prostu cenimy sobie komfort, poczucie bezpieczeństwa, towarzystwa i atmosferę kempingów. Przy takich założeniach zdecydowaliśmy się na małego vana rozmiarem zbliżonego do sporej osobówki. Ten wybór w oczywisty sposób ograniczył także wyposażenie naszego auta. Nie mamy na pokładzie toalety, prysznica, zlewu. Plusem noclegów na kempingach jest natomiast możliwość korzystania z przyłącza 230 V. Jak zatem wygląda nasza instalacja elektryczna i co zasila? Jednym z pierwszych elementów wyposażenia, który zainstalowaliśmy, było zewnętrzne gniazdo CEE 230 V. Do tego oczywiście odpowiedni przewód do połączenia się podsłupek na kempingu i przejściówka do standardu CEE. Warto pamiętać o przejściówce, ponieważ na słupkach czy w skrzynkach elektrycznych traficie zarówno na przyłącza typu kempingowego, jak i zwykłe domowe gniazdka. Instalacja 230 V w naszym kamperku wyposażona jest w wyłącznik różnicowo-prądowy oraz bezpieczniki nadprądowe. Warto zaznaczyć, że bezpieczniki nadprądowe zastosowałem zarówno na przewodzie fazowym, jak i neutralnym, ponieważ podłączając się na kempingu nigdy nie mam pewności, na którym przewodzie znajduje się faza. Bezpieczniki umieszczone są w standardowej skrzynce zamontowanej w camperboxie. Tak wykonana instalacja zapewnia nam zasilanie kuchni, czyli płytę indukcyjną i czajnik elektryczny. Do dyspozycji mamy oczywiście oświetlenie wnętrza, samochodowe gniazdka 12 V oraz gniazdka USB do ładowania telefonów i innych urządzeń. Dysponujemy też lodówką kompresorową. Lodówka podczas jazdy zasilana jest z alternatora, a na postoju podłączona jest do zasilacza sieciowego. Przełączanie odbywa się automatycznie przy pomocy przekaźnika sterowanego plusem po stacyjce. Ogrzewanie zapewnia termowentylator sterowany termostatem. Z takiego wyposażenia korzystaliśmy przez ponad 2 lata i wszystko sprawdzało się idealnie. Pomysł na pewną modyfikację pojawił się w zeszłym roku podczas planowania wakacji na Bałkanach. Zaczęliśmy się zastanawiać nad zasilaniem przede wszystkim lodówki i oświetlenia w sytuacji, kiedy na skutek awarii czy innych przygód nie będziemy mogli skorzystać z przyłącza 230 V. Wtedy to właśnie postanowiliśmy zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator, tak zwany hotelowy, zapewniający zasilanie na postoju bez podłączenia do słupka. Biorąc pod uwagę nasze zapotrzebowanie na prąd, dostępne miejsce, warunki pracy oraz budżet, wybór padł na akumulator wykonany w technologii żelowej, przystosowany do pracy cyklicznej i głębokiego rozładowania o pojemności 80 Ah. Załadowanie akumulatora hotelowego na postoju odpowiada 10-amperowa ładowarka sieciowa, a podczas jazdy 30-amperowa ładowarka DC-DC. Warto zaznaczyć, że do ładowania akumulatorów żelowych nie należy stosować zwykłych prostowników lub ładowania bezpośrednio z alternatora, nawet z użyciem separatora. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że akumulatory żelowe wymagają zastosowania odpowiednich ładowarek mikroprocesorowych, zwanych też czasem inteligentnymi, przeznaczonych do ich ładowania. Dodatkowy akumulator został wyposażony w hebel umożliwiający odłączenie wszystkich odbiorników oraz moduł zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem. Mamy też woltomierz, aby sprawdzić, jakie napięcie jest na akumulatorze i dzięki temu oszacować stopień jego naładowania. Do ładowarki DC-DC podłączony jest moduł Bluetooth. Dzięki aplikacji w telefonie możemy skontrolować napięcie na obu akumulatorach, hotelowym i rozruchowym, oraz przy uruchomionym silniku sprawdzić, jakim prądem ładowany jest akumulator hotelowy.
W naszym przypadku akumulator o pojemności zaledwie 80 Ah okazał się zupełnie wystarczający. Podczas testów zapewniał zasilanie lodówki, oświetlenie oraz ładowanie telefonów przez ponad 3 doby. Oczywiście, jeśli ktoś planuje dłuższe postoje bez podłączania się do zewnętrznego zasilania, może zastosować akumulator o odpowiednio większej pojemności. Fajne jest też to, że dołożenie akumulatora hotelowego zapewnia zasilanie lodówki w czasie, gdy kamperek zaparkowany jest gdzieś na ulicy, a my przez parę godzin coś zwiedzamy, spacerujemy czy plażujemy. Pasując na naszym doświadczeniu, myślę, że jeśli planujecie nocować zawsze lub prawie zawsze na kempingach lub innych miejscach z możliwością podłączenia się do sieci 230 V, instalacja fotowoltaiki, dodatkowych akumulatorów o dużej pojemności oraz przetwornicy nie jest koniecznością. Warto to przemyśleć przed wydaniem sporej sumy pieniędzy na tego typu wyposażenie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące elektryki w naszym kamperku, prosimy o komentarze pod filmem. Czekamy także na propozycje tematów kolejnych odcinków dotyczących wyposażenia naszego vana. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału.